Ludzie, jaka tu jest akustyka? Jest też w budynku Trójki studio starsze niż Trójka i nie bez przyczyny. Bierut się nazywa. To jest studio, z którego Bolesław Bierut wygłaszał przemówienia. Dla wielu to miejsce szczególne, bo kto chciał pracować w Trójce, ten w Bierucie miał pierwsze przesłuchanie. Jak wchodziłem do tego studia, to nogi mi się trzęsły ze strachu, dlatego że człowiek, który wychodził przede mną, został tak surowo oceniony, tak to ujmę, że się popłakał. Po cichu wchodzimy. Wchodzimy do serca Trójki. Panie Zbigniewie, halo? Przy mikrofonie Kuba Strzyczkowski, czyli szaman eteru. Mieszkanka Ursynowa i zawsze dzwoniła i mówi tak szybko, taki dryl wojskowy miała. Babcia mówi, ja tutaj mam opinię, chciałabym tutaj wygłosić. To babcia mówiła, miłego dnia, do widzenia. Tu Trójka. Trójka to nie tylko ludzie, których głosy zna niemal każdy, ale mało kto ich widział. Trójka to również tacy ludzie, których ani nie widać, ani nie słychać. No, chyba że w wyjątkowych okolicznościach. Zofia Kruszewska wychowała kilka pokoleń dziennikarzy Trójki. To narzędzie, choć bardzo efektowne i efektywne, jest często zawodne. A to jest coś bardziej materialnego. To jest to. Potrafiła się wysypać w ten oto sposób, cała. Wtedy 3-4 osoby z redakcji stawały tutaj. Początek był zawijany, prawda, Krzysiu? Tak. Takie opowieści, radiowe legendy. Ale najbardziej tajemniczą legendą Trójki jest Helen. Było pytanie, czy ty istniejesz? Istniejesz, prawda? Tak mi się wydaje. Kim jest Helen, pytają słuchacze. Jak wygląda? I na te pytania nie było odpowiedzi. Do dziś. Oto pierwszy raz w historii na ekranie. Helen. To może być fajne. Adam Feder, Wiadomości. Po raz pierwszy w historii Helen na ekranie, a Marek Niedźwiecki w naszym studiu Wiadomości. Mistrzu, to był zaszczyt usiąść razem przy tym stole. Dziękuję bardzo. Ale dostaję tu wiadomość na ucho, że się kompletnie nie sprawdziłem, także pan Piotr zostaje, a ja zapraszam do Trójki już jutro o 9 rano. Było fantastycznie, naprawdę. Czysta Dziękuję przyjemność. Bardzo. Zapraszamy do Trójki i nieustająco zapraszamy do Wiadomości. Jutro o 19.30 powita państwa przy tym stole Dorota Wysocka. Do zobaczenia, dobrej nocy. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dziękuję.